A co pani tak ładnie wygląda? Dziękuję, bo ja mam wypis. Wypis. Kochani, Wypis time. wypis time. Przed nami jeszcze kolacyjka i wypisujemy się. No, ale w ogóle fajnie, Czekamy że nie dali właściwie. kolację, co? Boże, jestem taka głodna. Czekamy, bo nie wiemy, czy Jezu. możemy odebrać lajrę. O, moje krocze. Nie zdążymy odebrać lajry, bo ciocia, która się nie No. opiekuje. Kurde, może jednak zdążymy jakoś. No, kotku, Nie to jest wiem. zależne od pani Tak, ja przyjęłam za wypisujących. 5, za 5 minut Nie przyjęłam od nas umowę. już. Tutaj od nas już nic nie zależy. No, lipa. Znaczy na pewno ją dzisiaj odbierzemy, więc jeszcze zobaczymy po prostu Tak, jak. no tak. I kolejny film po tym chyba? Właśnie nie wiem, jaką mamy kolejność tych filmów, bo my tego To w nie ogóle ma nie ustalamy, znaczenia, wiecie, kochani. Nie, wcześniej, nie tylko to musisz jest... mówić, jaka jest Ale kolejność. chodzi o to, że jeżeli będzie film, wiecie, reakcja Lajry, Jezu, to jest najlepszy film. Jeszcze go nie No ma, to ale... teraz będzie. To jest właśnie ten To jest ten film. film? A my go teraz zaczęliśmy, tak? A ja Tak, myślałam, to jest kochanie. dalej ten film, co jedzenie pokazujemy szpitalne. No Nie. więc dzisiaj Aleo śpi, dlatego tak mówię takim głosem, ale mamy mikrofonu, więc dobry dźwięk. Nie no, słuchajcie, jedziemy zaraz po Lajrenkę. Znaczy Kamil jedzie, więc Kamil wam nagra na pewno, jak ją będzie odbierał, czy się będzie cieszył na jego widok, może już nie będzie go poznawać po tych 2 nocach bez nas, a potem przywiezie mi ją do domu i ja z Leo powitamy was już w domku. Dobrze, no ale jeszcze trzeba się tutaj ogarnąć, walizki Jeszcze mamy zanieść. czysto w domu. Wow. Była u nas pani akurat Słuchajcie, nie. sprzątająca, jak nas nie było, więc teraz wracamy do wysprzątanego mieszkania. To jest najlepsze, co się może Ja zdarzyć. poproszę intro, a już niedługo będzie pewnie nowe. Ja też się z wami przywitam. Cześć, tutaj Kamil, nawet mam fryzurę już Hej, ogarniętą. Kamil. Cześć, Kamil. To ja zapraszam na intro. Let your eyes raise a sharp color through the crowd. I don't even want to know your name. I just wanna keep you to myself. Stay with me or leave me be. I want you all too bad. With strangers in the Wychodzimy. Sushi time! Dobry dziś. Nie, tak serio jedzenie nie było złe. Tak się śmieję, że on sushi, bo się odbije, nie? Nie, No to naprawdę było mogliby okej. tego ciemnego pieczywa dawać trochę Mogliby więcej. dawać na przykład Dwa więcej masła, sushi. dżemik O, dwa jakiś. masła, no, jakiś miodek. No. Miodek, znaczy wiecie, zawsze się można oczepić, ale naprawdę bałam się, że będzie dramat, a dramatem jedynie była zupa mleczna, bo ja po prostu też nie lubię takich Ja zupy zjadałem, ogólnie. więc dla mnie było Kamil okej, okay, ja zjadał, znaczy lubię. nie była jakaś nieobrzydliwa, ale po prostu mnie obrzydza sama zupa mleczna, która jest bez jakichś płatków, takich jak czokapików czy coś. Wychodzimy, gdzie jesteś? A, ojciec się Misiu, ogarnia. sikam. Ty, bo te mikrofony ciebie słyszą. Dawaj, sikaj, będzie Sikam. słychać. Jesteśmy już prawie że w domu. Tak, ale jeszcze nie w komplecie, bo niestety nie zdążyliśmy odebrać lajry, bo musiała pojechać jakby z ciocią. Sati! Sati, uciekaj! Ojej, przepraszam, nie wiedziałam, że chcesz go pokazać. Uwielbiamy tak przy okazji naszą No. panią. Pani Halinka, zobaczcie, jak zawsze układa pluszaki. No. No i sobie siedzą, zobaczcie, i ten misiek. Misia zazwyczaj jakoś to układa tak jeszcze w inną Czekajcie, bo pozycję. coś mi się wbija. A, dobra. To jest mikro. Satiku! Satiku! Biedni sąsiedzi. Sati! Sati! Chodź, Satiku! Reakcja Satiego na Leo. Reakcja Satiego. Zobacz, Satik. Postaw go. Patrz, Satik, kto tu jest. Jaka jest reakcja? Mamy wywalone. Do Do sypialni. sypialni. Kotek, już nie musisz chodzić jak kaczka. Ty, ale mnie kręgosłup boli, ty. Dobra. Dawaj. O! Mleczko. Nakapało. Źle Nie, kamień. tak czysto było w domu. Przecież sprzątnę. Proszę. Ja już idę po lajrę. Znaczy, w sensie na razie idę do samochodu. I powiem wam, że jestem w ogóle ciekawy, czy ona tęskniła, bo to jest chyba najdłuższe rozstanie jej z nami. Nigdy jeszcze tak nie było długo. Więc zobaczymy, czy będzie, jaka będzie jej reakcja na to, jak mnie zobaczy. No i później oczywiście, jak zobaczy Leo. Olcia już ma, jak to jest, baby blues.
już dzisiaj płakała. Oczywiście powodu jakiegoś konkretnego nie ma, ale to jest normalne w połogu. W tej poprzedniej ciąży miała bardzo podobnie, czyli właściwie jak był drugi dzień, to w drugim dniu już płakała. No tak jest po prostu. Niestety zdarzyła się taka sytuacja, że w momencie jak wysiadałem, nie włączyłem transmitera do mikrofonu i nie było słychać tego, że Lajra rozpłakała się w momencie jak mnie zobaczyła. Nie chciała do mnie iść na ręce, ale po chwili jednak poszła, jednak po prostu chciała iść. Podobno jest to związane z tym, że dzieci się buntują w takich sytuacjach, bo są złe, że tak naprawdę zostały zostawione na długi czas, więc w pierwszej reakcji jest po prostu złość na rodzica. A tak jak widzicie, później już wszystko było ok. Niestety tego dźwięku też nie będzie przy jej reakcji, ale mamy nadzieję, że emocje wynagrodzą to wszystko. Najpierw było przywitanie z mamą. Mama tutaj była bardzo stęskniona za córcią. Potem Lajra przywitała się z Satim, bo ona była u cioci, więc Satiego też tak naprawdę dosyć długo nie widziała. Sati, tutaj często pytacie, kto się nim opiekuje, więc Sati też ma wtedy zapewnioną opiekę. Czy to jest mama Oli, czy to jest właśnie ciocia, czy też jakby płacimy po prostu za to, żeby ktoś się nim opiekował. I już pierwsze spotkanie Lajry z Leo. Najpierw widać, że była taka dosyć zaskoczona, później, uwaga, uwaga, zabrała mu smoczka. O, słychać ją nawet teraz w tle. Zaczęła go dotykać tak leciutko, właściwie zaczęła podchodzić do niego w taki sposób jak do Satiego. Ale tutaj też i tutaj pojawiło się takie klepanie, ona też to akurat często robi. Tutaj coś jej odwróciło uwagę. Wyjąłem jej smoczka i zaczęła go dotykać, dotknęła go tak lekko do rączki. My tam jej powiedzieliśmy, że trzeba leciutko, że tak nie można. Lajrenia była wyraźnie zainteresowana braciszkiem, zaczęła go tak dotykać po twarzy, leciutko, paluszkami. Teraz Olcia jej zabrała na chwilę rękę, bo ona czasami tak bierze mocniej i teraz tak znowu leciutko zaczęła go tak też głaskać. Ola jej pomagała. Możecie zobaczyć, że cały czas się na niego patrzy, że się interesuje. Chciała go dotykać cały czas. Teraz go tak zaczęła głaskać po główce i tak wzięła go, dotknęła czołem. To było takie słodkie, bo to był taki właściwie taki dotyk. Teraz jest taka ekscytacja, ale niestety podczas ekscytacji ona często za bardzo się cieszy, co zresztą akurat było widać. I tutaj ponownie była ekscytacja. Teraz zobaczycie za chwilę, weźmie go tak paluszkiem, ale też i zaczęła trochę mocniej, zaczęła go za kocyk tak szarpać, ale to głównie dlatego, że właśnie ona się tak bardzo ekscytuje. Tam w tle tutaj możecie usłyszeć, nawet Leo troszkę sobie tam, to jest takie kwilenie, chyba tak to się nazywa, bo jest teraz akurat u Oli. Teraz go wzięła za rączkę, za paluszki go tak złapała. No ogólnie można powiedzieć, że jej reakcja była taka, że na pewno była bardzo zainteresowana. Teraz go tak do ust dotyka palcami. Była na pewno nim zainteresowana, podekscytowana, więc tak naprawdę my się cieszymy z tego bardzo. A teraz zobaczcie reakcję mamy Oli. Słuchajcie, jest babcia, ja jeszcze jestem nieogarnięty, bo to jest z samego rana. Zaprosiliśmy babcię. Nie robimy takich rzeczy, w sensie takim, że chcieliśmy sobie odpocząć, ale no... Jak to? Chcieliśmy czy nie chcieliśmy? No chcieliśmy odpocząć w sensie takim, że wiesz, że żeby nikt nam nie przeszkadzał, żeby nikogo że tutaj nie chcieliśmy. Było. Tak. A. I co? No i co? I nie mamy siły już do tych dzieci. Nie, słuchajcie, tak prawda jest taka też, że ja jestem w połogu i mam, bardzo mnie boli kręgosłup po znieczuleniu, całe plecy mnie bolą, najbardziej w odcinku lędźwiowym i po prostu nie mogę za bardzo chodzić. Idę do babci. Idź do babci i widzimy się. Leo czeka. Tutaj już Lajra zrobiła bałagan, tak bywa. Idę. Jest babcia. Poczekam, aż się ubiorę. Nie, no przecież jesteś ubrana. Babcia, czego się spodziewasz? Pewnie dziecka. A czego mam się spodziewać? Dzień dobry, moja kochana. Tak, tak. No i że jak tatę zobaczyła, to też tak było, nie? A ona zaczęła płakać wczoraj, jak mnie zobaczyła. Cześć, tylko to normalne, że jest zła i pokazała ci, że jest zła, że ją zostawiłaś na dwa dni. Cześć, babcia umyje rączki i pokażesz mi, kogo ty masz. Baba. Cześć, kocie, najpierw ciebie jeszcze brudnymi rękami, dobra. Cześć, moja kochana, najpierw moja wnusia, ta, która już jest od dawna. Dzień dobry, a buziaki? Daj.
Ona z języczkiem. Nie. Dzień dobry. Dzień dobry. Kogo tam masz? Kogo tam masz śliczną, tylko pokażesz? Nie pokażesz. Ty jesteś najważniejsza? Tak? A chodź, zajrzymy, kto tam jest. To nie ty, kocie. Cześć, to tak się krzywi, będzie płakał. Cześć, kochany. Cześć. Dzień dobry. Kto to tak się krzywi? Tato się tak krzywi, chodź. Chodź, perełko. Dzień dobry. Dzień dobry. Tato jest Lejrunia. Tato jest Lala. Nie jest Lala, to jest Bobo. Bobo. Dzień dobry, Bobo. Dzień dobry. U, jaki jestem skrzywiony. Jaki niezadowolony. Cześć. Cześć, otworzysz oczko. Jaki jestem zły. Głodny, on jest cały czas głodny. A, no tak. Głodny jesteś. Twoja mama, jak jej przyniosłam braciszka, to powiedziała, że to miał być braciszek. A jest Lala. Tak? A to Lala? Czy braciszek? To jest. To jest. To jest Marusia. Co, wolisz komputer? No dobra. Cześć. Cześć, Leo. Dobry, Leo. Otwórz oczka. I zdejmuj mamie kocyka. Zobacz, co tu jest. Braciszek. Taki ładny. Rączkę ma, tak? Rączka. A gdzie nóżka? Gdzie ma nuzie? Tu jest nóżka. Gdzieś tam się ukrywa. Niezainteresowana bidulka moja kochana. Już sama pijesz na stojący. Jaki śpioniek. O Boże. Pyszna mama dała soczek? Zobacz, jaka jest śpiąca. Wezmę ją na ręce.